f jest funkcją liniową. W poniższej tabeli przedstawiono kilka jej wartości, czyli tu mamy x, f od x, a w układzie współrzędnych mamy wykresy czterech innych funkcji, a, b, c, d. No i teraz pytanie jest takie, które wykresy pokazują funkcje, które rosną w tym samym tempie jak f? No, czyli innymi słowy, ponieważ to są funkcje liniowe, to pytanie jest takie, które z tych funkcji mają ten sam współczynnik kierunkowy, czy też to samo nachylenie, co nasza funkcja f. Dobrze, więc ja przekopiowałem sobie tutaj do notatnika. Dobrze, czyli jaki jest współczynnik kierunkowy naszej funkcji f? Otóż tak, widzimy, że jeżeli x nam wzrosło o 4, czyli tutaj 4, no to f od x się zmieniło o 7. No i właściwie funkcja liniowa jest wyznaczona przez dwa swoje punkty. Może sprawdźmy jeszcze, czy te dane nie są sprzeczne, prawda? Czyli tutaj między 4 a 8 znowuż jest 4, no i tutaj znowuż powinno nam wartości powinny przyrosnąć o 7, czyli 13 minus 6, 7. Zgadza się. A więc współczynnik kierunkowy naszej funkcji f to jest ile? Delta f, czyli zmiana wartości funkcji przez zmiana wartości x, czyli to jest 7 czwartych. No i teraz popatrzmy tutaj, która z tych funkcji pasuje. Może spróbujmy, narysujmy może ten wykres naszej funkcji f. Czyli tak, jeżeli x jest 0, może narysujmy ją na czarno. Jeżeli x jest 0, to f jest minus 1, czyli mamy tutaj ten punkt. A jeżeli x jest 4, to f jest 6. 4, 6. No i musimy połączyć teraz te punkty. To jest ta nasza funkcja. I tutaj jakoś tak. No więc wygląda, że właściwie to D będzie tą dobrą odpowiedzią. Wygląda, że jedynie wykres D jest równoległy, prawda? Czyli te same współczynniki kierunkowe, czyli wykresy muszą być równoległe. No dobrze, to tak. Bez żadnego liczenia, znaczy po policzeniu tego, możemy wykreślić punkt B, dlatego że B no jest funkcją malejącą, prawda? Teraz tak, no, współczynnik kierunkowy C, no to popatrzmy, C tutaj wygląda, że pomiędzy 0 i 3, prawda? Czyli tutaj patrzę, że C przecina oś Y w punkcie 3 i wartość w punkcie 3 jest poniżej 5, prawda? Czyli ten współczynnik kierunkowy C jest poniżej 2 trzecich, czyli C też możemy wyrzucić. No a widzimy, że wzrasta bardzo szybko. Znajdźmy tu jakieś punkty, spójrzmy tutaj. Pomiędzy minus 7 a minus 6, prawda? Widać, że tutaj x wzrasta o 1 mniej więcej, a tu jest raz, 2, 3, 4, no powyżej 5, czyli oczywiście a też odpada, a rośnie dużo szybciej. No i teraz sprawdźmy jeszcze D, czy rzeczywiście jest 7 czwartych. No spróbujmy zobaczyć między 6 a 10, prawda? Tu mamy tak, raz, 2, 3, 4 i tu wartość jest raz, 2, 3, 4, 5, 6. Wygląda, że 7. Czyli wygląda, że współczynnik kierunkowy, nachylenie wykresu funkcji D jest 7 czwartych. No to wróćmy do naszego, czyli odpowiedź będzie D, wróćmy do naszego zadania. Sprawdźmy, zaznaczmy D i sprawdźmy odpowiedź. Wspaniale, no i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.